Cześć wszystkim, witamy was na kanale Rzuć Na. Ja jestem Monika, ale mówcie mi Mori, i ze mną jest Dominika, czyli Mrs. Propaganda. Dobarek. I dzisiaj porozmawiamy sobie o getach. I tak naprawdę zakładałyśmy, że odcinek będzie bardzo, bardzo długi, ale się okazało, że spoilery nam odeszły i się zrobiła połowa materiału, a nie chcę spoilerować bardzo Dominice oraz tym, którzy jeszcze nie grali w Mass Effecta. Dlatego po prostu nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w drugiej i trzeciej części, bo to można sobie samemu obejrzeć, zobaczyć. O. Niebawem. Niebawem. No w sumie jesteśmy już na Wirmajer, no to tak naprawdę no zostało niewiele rzeczy dodatkowych, także już będziemy się zbliżać, już sądzę, że najpierw jednak skończymy Baldura. Ale to też już niedużo nam chyba zostało. Tak, no ja sądzę, że jakieś 2-3 odcinki jeszcze, 3-4 może. Nie? Tak mało? Już tęsknisz za Gailem? Nie. Nie, nie będę. Nie. Dobra, ale o Baldurze to, no? Jego to by w piekle nie przyjęli. Oj, przyjęliby. Nie zasłużył. Nie zasłużył. Nie. Nie, 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 nie. Nie zmieniłby się tam od larwy, nie piłby się w rankach. Nie zasługuje. Nie. Dobra, ale wracając do rzeczy, którą mamy dzisiaj, bo tam Mass Effectem. Gety, no gety, zaczniemy prawdopodobnie od tego, czym są. Get w języku Quarian znaczy servant of the people, czyli no służący ludziom w języku Kelish. Są to jednostki, które zostały, tak jak już mówiłyśmy w odcinku o Quarianach, stworzone na potrzeby getów jako wirtualna inteligencja, natomiast później zyskały świadomość przez rozbudowę sieci neuronowej, a później zaczęły dziać się jeszcze inne rzeczy, bo one sobie przez 300 lat żyły gdzieś tam poza mgławicą Perseusza i nie dawały za bardzo o sobie znać. Cichuteńko siedziały, to co? Cichuteńko siedziały. W ogóle robiąc ten odcinek, sporo rzeczy dowiedziałam się o getach, znaczy sporo. Jest kilka takich smaczków, o których sama nie wiedziałam. Więc ja to też bardzo się cieszę, że jakoś, wiesz, miałam okazję to poznać. Bo na przykład dowiedziałam się, dlaczego geci zostawili Quarian w spokoju, pozwolili im odejść. Bo oni to mieli... powiesz od razu, czy zostawimy to na razie, wiesz? Nie, suspense. Nie, zostawimy to na razie. Suspensa. Dobra, no to w takim razie od czego chciałabyś zacząć? Od czego bym chciała zacząć? No, w sumie rzeczywiście przy odcinku z Quarianami powiedziałyśmy najważniejsze, skąd one się wzięły, te biedne gety. Ale tak, no, to była wirtualna inteligencja, ale potrzebuje jakiejś powłoki, prawda? Tak. Więc jak to wygląda z ich cielesnością, że tak powiem? Przecież nie są organiczne chyba. Nie są organiczne. To są jednostki totalnie syntetyczne. Zbudowane są głównie z plastiku albo z metalu, który stanowi pancerz, ale mają jeszcze syntetyczne układy, tak jakby tkankę mięśniową. Która tak samo może być wykorzystywana jako protezy. Na przykład jak się przyjrzysz Sarenowi, no to on ma część ręki chyba pochodzącą od geta. O, bo on w pewnym momencie właśnie przez to, że zaczął się, to nie mogę powiedzieć, że spotykać się z getami, ale zaczął współpracować, wykorzystywać gety do swoich niecnych celów. Dobry. Tak, to wtedy się okazuje, że zaczął wprowadzać modyfikacje i właśnie jedną taką modyfikacją jest ręka i ona najprawdopodobniej od geta pochodzi. Mówię najprawdopodobniej, bo jeszcze nie oglądaliśmy, to będzie w czwartek, podejrzewam, bardzo ważna scena na Wirmajer. To jest... Czekamy do czwartku, bo tutaj tak naprawdę się okaże, o co w tym wszystkim zaczyna chodzić tak powolutku w Mass Effectie. Nie tylko Saren, nie tylko Getty i nie tylko Rada Cytadeli jest dla mnie przychylna. Ah, yes, Reapers. No. Plot
thickens. Tak, the plot thickens, dosłownie. Więc jeszcze o Geta. Kształt rąk, nóg, głowy jest wzorowany na Quarianach, no bo to Quarianie ich stworzyli. Także trzy paluszki u rączek, stópki też, znaczy nóżki też wygięte w drugą stronę. Głowa to jest, śmieją się, że taka z żarówką, ale gdzieś tam też musiało być to wzorowane na Quarianach, gdzie tutaj się zastanawiam, bo Quarianie od początku musieliby mieć te swoje kombinezony? Chyba, że oni mieli już jakiś taki design kulturowo, po prostu te kombinezony jakoś przeszły. Bo jak się przyjrzysz Getom, to one mają tutaj taką latarkę i tutaj takie dwa... tak, jeszcze... tych hełmofonach takim. Tak, tak, te hełmofony. I właśnie jeżeli chodzi o tutaj Quarian, to już musiało, to tak jakby wskazywało, że już wtedy Quarianie w jakiś sposób te kombinezony nosili swoje, te envirosuty. Wiesz, takie wrażenie, że to może być na dwoje babka wróżyła, bo tak jak rozmawialiśmy o Quarianach, to w sumie i ty to powiedziałaś, ja też miałam takie odczucie, że jakby tak byli. Tu coś opowiedziano o Quarianach, tam coś powiedziano o Quarianach, ale to się tak wszystko nie trzymało kupy jakoś. I mam wrażenie, że to może być jedna też z takich rzeczy, która twórcom może umknęła na zasadzie, że no, Gety są podobne do Quarian, bo mają te kombinezony. Ale przecież jak byli na swojej planecie, to mogli nie musieć nosić kombinezonów. I wiesz, no, tak, bo oni wtedy nie musieli nosić swoich kombinezonów. Ale tutaj jest taka sama rozbieżność, jak to, w którym momencie tworzenie sztucznej inteligencji zostało zakazane. Gdzie no nawet tak. To w którymś komentarzu odpisałam pod filmem z Quarianami, że w jednym wpisie w kodeksie jest to, że już wcześniej było zakazane tworzenie sztucznej inteligencji, zanim pojawiły się Gety, i było to nałożone przez Radę Cytadeli, a w drugim, że w momencie, kiedy pojawiły się Gety, te rzeczy takie nie było powiedziane, że dopiero wprowadzili ten zakaz, ale że to było zaostrzone. O, może w ten sposób. Także gdzieś tutaj po środku podejrzewam, że można by znaleźć taki, nie wiem, złoty środek, krakowskim targiem, można by powiedzieć, że już tam kiedyś ustalono, że nie wolno prowadzić sztucznej inteligencji, w sensie tworzyć sztucznej inteligencji, natomiast zaostrzone to zostało w momencie, kiedy pojawili się geci i no, jako sztandarowy przykład, co może pójść nie tak, nie? No, znaczy, w ogóle to, że to informacje o tym prawie są takie nieścisłe, dla mnie to jest bardzo istotne, bo to jest istotne do oceny tego, co zrobili Quarianie tak naprawdę, bo jeżeli tak. Wcześniej istniało prawo, nie tworzysz, nie wolno, i bo to jest ściśle karane, no to w tym momencie rzeczywiście Quarianie pokpili sprawę, bo to prawo złamali, a jeżeli to prawo się pojawiło w wyniku tego, co oni zrobili, to też jest jakby zupełnie inaczej wpływa to na ocenę Quarian, bo oni nie złamali prawa, oni po prostu tworzyli coś, nie będąc świadomym, jak to źle się może potoczyć. Potoczyło się źle i dopiero wtedy Rada Cytadeli, widząc, jak źle to się potoczyło, stwierdziła, o nie, dobra, nie popełniamy błędu Quarian, już więcej nie można. Mhm. Więc w sumie też szkoda, że to nie jest dopracowane, w którym momencie to prawo powstało, bo to bardzo mocno wpływa na odbiór całej sytuacji. I na przykład to mi osobiście to strasznie zaburza postrzeganie, bo ciężko mi właśnie teraz stwierdzić, czy Quarianie zrobili źle, bo złamali prawo, czy po prostu mieli dobry cel, tylko nie przewidzieli konsekwencji, że to się wszystko tak źle potoczy. Ja sądzę, że jedno i drugie. Oni nie zrobili tego specjalnie. Ja sądzę, że tutaj jeżeli chodzi o takie konsekwencje prawne, to... według mnie wobec Quarian to, co zostało wyciągnięte, czyli że zostali gdzieś zepchnięci na margines społeczny, to jest rzeczywiście, to jest słuszne. Ale czy trzeba by wyciągać sankcje za coś, co zrobili nieświadomie? Oni też nie tworzyli tego z założenia. Nawet oni specjalnie chcieli, żeby to nie były zbyt inteligentne jednostki, jeżeli działają w pojedynkę. To jest też trochę się tyczy budowy. Pojedynczy Get nie ma takich mocy procesorowych, żeby jego odczucia, myśli i działania taktyczne były czymś więcej niż niemalże instynktem u zwierzęcia samozachowawczym. Oni dopiero w większej grupie rosną im, tak? Rośnie im ta zdolność przetwarzania danych i dopiero wtedy zaczynają myśleć bardziej taktycznie, bardziej złożone procesy myślowe funkcjonować. I Quarianie to zrobili specjalnie. W sensie właśnie
kurczę, jakby to powiedzieć, bo to nie jest hive mind w przypadku Quarian getów, tylko to jest właśnie na zasadzie Quarian. Wszystko się tak łączy z Quarianami, tutaj non-stop. Zrobili to w ten sposób, że oni specjalnie ograniczyli gety na początku do VI. Więc stworzyli je tylko po to, żeby były siłą roboczą i żeby na pewno tej zdolności nie nabrały, i w momencie dopiero kiedy zaczęli jednocześnie je trochę ulepszać, żeby przekazywały między sobą dane, w jaki sposób lepiej efektywniej wykorzystywać aplikacje, które znajdują się na danej platformie, czyli w danym getcie, w sensie jednostki, wiesz, maszyny, tak? Mhm. Tylko że właśnie oni nie przewidzieli tego, że te aplikacje zaczną się rozbudowywać do tego stopnia i sieć ta neuronowa zacznie, wiesz, funkcjonować, być połączone, nowe połączenia się tworzyć, i to zacznie funkcjonować i one zyskają świadomość. Także moim zdaniem tutaj nie ma aż tak dużej winy Quarian w stworzeniu getów. Jest ich ogromna wina, jeżeli chodzi o próbowanie zniszczenia rasy i co doprowadziło do ich wygnania. I tutaj Quarianie tak naprawdę, to jest ich po prostu jedna wielka wina i na własne życzenie sobie to zrobili. No tak, wiesz, jakby nie, w żaden sposób nie neguję tego, że kara tego wygnania to jest zła kara, bo rzeczywiście, no dobrze, że taką karę dostali, no bo wszystko, co zrobili, doprowadziło do sytuacji złej, ogólnie rzecz biorąc, więc rzeczywiście... wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do nich jak najbardziej było słuszne. I tutaj się zgadzam, tylko mówię, dla mnie to strasznie jest problematyczne po prostu ocenienie, w którym momencie Quarianie przekroczyli granicę, która właśnie wymusiła na Radzie Cytadeli wyciągnięcie tych konsekwencji i nałożenie tej kary. Dopiero kiedy geci zyskali świadomość tak naprawdę, wcześniej nie było to, bo to tworzyli jako VI te jednostki, tak? Tak, ale to jest to, wiesz, no. To, co powiedzieliśmy wcześniej. Czy to było tak, że Rada Cytadeli zobaczyła, jak źle potoczyło się stworzenie sztucznej inteligencji i wtedy jej zakazała, czy to było wcześniej? No, strasznie to jest takie płynne. Ciężko tutaj wyłapać ten motyw, bo tak trochę tak przykładem powiem. No, też science fiction na pewno znane wielu naszym słuchaczom, świat Duny. Nawet czytając tylko główne książki, nie zagłębiając się w te późniejsze napisane przez syna Franka Herberta, jest jedno z podstawowych przykazań, to jest: nie będziesz tworzył maszyn na podobieństwo człowieka, czyli sztucznej inteligencji. Tylko tam jakby to jest wyraźnie powiedziane, z czego to wynikało, bo ludzie stworzyli myślące maszyny, które po prostu ludzi podporządkowały sobie. I były całe lata, gdzie ludzie byli niewolnikami pod rządem maszyn. Mhm. I musiał powstać ruch oporu, żeby ludzie się uwolnili z tego, i z tego wyszło prawo. Nigdy nie tworzymy inteligentnej maszyny, bo znowu do tego doprowadzimy. Ale to jest wyraźnie powiedziane, tak? No, to, że zaczął, był ten tak. Punkt zapalny i od tego momentu było prawo, a tutaj było tak, że było, nie było, nagle się zrobiło i powstał problem. Od strony, powiem ci, od strony tworzenia historii mam takie poczucie, jakby to prawo zostało przez twórców gry w domyśle stworzone na potrzeby tego, żeby był konflikt geci Quarianie, a nie tak. Dlatego, że wymyślili prawo i w tym prawie osadzili wydarzenia z gry. Dokładnie. Taka... No. Wszystko się wzięło stąd, że zamysł pierwszego Mass Effecta, kiedy był jeszcze w szeregach BioWare, druga Pryszyn, Mass Effect miał się inaczej potoczyć. I oni zmieniali po prostu wątki z czasem, dostosowując fabułę dwójki i trójki. I to bardzo widać, już zwłaszcza podczas przeskoku dwójka-trójka, gdzie masz planetę Heistrom, gdzie właśnie zaczynają się dziać różne rzeczy z czarną materią. Ponieważ tutaj od początku czarna materia miała stanowić to clue problemu, clue wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie strasznie duży nacisk jest położony na tą zależność syntetyki kontra organizmy żywe. Okej. Okay. Tak.
Więc to dlatego tak, dlatego to się zmieniało i dlatego jest to chyba trochę niewidoczne, bo to miało być zepchnięte gdzieś tam na plan dalszy, to miało się toczyć w tle, no a tutaj stało się jednym z głównych wątków. Wiesz, jakby rozumiem, dlaczego to się stało głównym wątkiem, bo w kontekście science fiction wszelakiego to zawsze był ważny wątek. Przecież nawet Asimov i jego prawa robotyki, tak? To też jest właśnie konflikt syntetyki kontra organizmy organiczne, tak? Więc tak. To jakby jest... Dla mnie to jest taki archetyp, to jest taki motyw, który jest chyba nierozłącznie wpisany w science fiction, bo jak sobie o tym pomyślisz, to możesz pomyśleć o wielu filmach, książkach czy grach, gdzie nawet jeśli to nie jest główny wątek danej opowieści, to i tak się przewija. Gdzieś żeby daleko nie szukać. Nawet seria Alien, pierwszy film, obsłużony po stronie Nostromo, jest ten cyborg android. Który jak się okazuje, że on jest tym androidem, to jest wielkie nagle wysłali z nami androida. I to jest coś wielkiego, tak? Zresztą łowca androidów też, tak. No. To jest motyw, który się pojawia wszędzie, więc z jednej strony rozumiem, że chcieli go dać, tylko mam wrażenie, że chyba się troszkę tak zapętlili. Skąd to ma być, gdzie to ma być, skąd to wyszło, dlaczego to się pojawiło. I jeszcze takie ostatnie wtrącenie, że również dlatego, że z tego, co mi opowiadasz tutaj o Aquarianach i Getach, to rzeczywiście jest bardzo mocne inspirowanie się Battlestar Galactica. Chyba bardziej nową niż starą, bo nawet to, co powiedziałaś, że na samym początku, że Gety sobie siedziały gdzieś tam za mgławicą cichutko i nic od nikogo nie chciały. I tak samo zaczyna się nowa Battlestar Galactica, że Cyloni zostali wysłani poza galaktykę i mieli siedzieć tam cicho i nie przychodzić do ludzi, a ludzie sobie, Cyloni sobie i wszystko było cacy. Znaczy, oni tak po cichutku, geci za tą mgławicą Perseusza sobie nie siedzieli, bo w momencie, kiedy pojawiły się statki w okolicach światów, które zamieszkiwali geci, no to one były bezwzględnie niszczone. Także po prostu to była część Drogi Mlecznej, która była wyłączona ze względu na to, że tam siedzieli sobie geci. I tyle. Ale rzeczywiście było tak powiedziane, że tam nie chodzimy, bo tam sobie siedzą geci i niech sobie siedzą i mają spokój. Tak. No i wiesz, i tutaj też jest taki vibe w tym Battlestar Galactica, bo tam się zaczyna od tego, że Cyloni mają swoją część, ludzie swoją i nawzajem nie mogą wchodzić na swoje części. Jest tylko po środku taka placówka, gdzie mogą się raz tam chyba na rok spotkać przedstawiciele, tylko że Cyloni nigdy nie wysłali swojego przedstawiciela. Okej. Cały serial się zaczyna od tego, że Cyloni po raz pierwszy od iluś tam lat, od kilkunastu lat przysyłają swojego przedstawiciela na rozmowę z ludźmi. I też będziemy mieć takiego wysłannika. Tak, jest taki motyw. Oczywiście, wiesz, bardzo mocny vibe. No i potem to, że ci biedni Aquarianie uciekają na tej flotylli swojej i nie mają tej planety, tylko podróżują na tych statkach. To też jest bardzo, bardzo mocno właśnie Battlestar Galactica. Także widać tę inspirację. No ale dobra. Ale no. Odchodzimy strasznie. Znaczy, to wszystko się tyczy sztucznej inteligencji. To wszystko jest w temacie getów, tak. Taka dygresja, nie dygresja, ale popłynęłyśmy bardzo mocno, bo mówię, mam strasznie taki vibe po prostu z tym, z tą Battlestar Galactica i właśnie i ten taki niedosyt, że to prawo, które tak nie wiadomo kiedy zostało ustanowione i jak ja mam się czuć w stosunku do tych getów i Aquarian. I to mnie strasznie boli. Niestety. No, ej. Ciekawie wyszło. Dowiedzieliśmy się o Battlestar Galactica, której ja oglądałam kilka odcinków, też nie do końca. I nie wszystko, także dla mnie też ciekawe. Okej. Okay. Dla mnie też ciekawe, bo na razie wiedziałam tylko, że właśnie tutaj ten konflikt był inspirowany, a to rozwinęłaś po prostu, jak to wygląda dalej. No. Też tak dokładnie nie pamiętam, bo oglądałam Battlestar Galactica bardzo dawno temu, zwłaszcza, że ta stara, oryginalna to już w ogóle jest stara, jest chyba starsza od nas. No. Bo to jest stary serial, więc ja tak jak przez mgłę pamiętam z lat swych szczenięcych, kiedy oglądałam na potęgę. To ja ci powiem, że Star Treka jeszcze tak, te pierwsze sezony to nawet sobie ściągnęłam i oglądałam, a Battlestar Galactica jakoś nie zaczęłam oglądać, ale właśnie tą nowszą generację, Battlestar Galactica jakoś od początku, ale... Nie podeszło mi do końca. Ja nie jestem fanką science fiction, ja lubię high fantasy. Natomiast tutaj Mass Effect jest dla mnie taką perełką i to taką wyjątkową perełką naprawdę. Zwłaszcza jeżeli chodzi o shootery, bo ja nawet shooterów nie lubię. Nie?
To jest cytat tego roku. Nie lubię science fiction i nie lubię shooterów. Nie, nie, science fiction lubię, jeżeli są to książki. Ja mówię tutaj typowo o CRPG-ach, tak? Że tak, ale nie wiem. Mori, która rozegrała ponad 1000 godzin w Mass Effect'cie. No. Brawo. Tat roku. Mam tatuaż jeszcze z N7, no. Więc tak, tak, kiedy vibe wejdzie za mocno. Dokładnie, kiedy vibe wejdzie za mocno. No, także... Dobra, wracając do getów. Tak, do getów. Krew mają białą, w sensie to nie jest krew, no to jest płyn po prostu. Czekaj, znowu wchodzimy na terytorium obcego. No tak, tak, bo tamtejsze te androidy / cyborgi, tak. Nie wiem jak to określać, też były takie. Jak się na te, bo ten z przymierza, o Jezu, dobra, bo będziemy odchodzić już. Przymierze już się nie wydarzyło, nie przymierze... wydarzyło się. Nie. David? Znaczy nie tylko przymierze, bo nie tylko ten Covenant, ale jeszcze w Prometeusz. Też się nie wydarzył, nie wydarzyło się, to 8 pasażer Nostromo się wydarzył. Tak, no, mua. Najlepszy. No pewnie. Jezu, ostatnio się zorientowałam. Waldek chyba wczoraj oglądał. 40 lat. Ponad 40. 79 rok. No. I dalej jest... Kiedyś robili filmy, no nie? Tak. I się śmieliśmy, że nawet ma lepsze efekty niż taki jeden inny film z samolotem polski. Tak, to... Dobra, wracając do getów. Gety. No nie wiem, wiesz, no. Okej. Okay. Uff, dobra. Dobrze. Są plastikowe z białą krwią. Tak, plastikowe bądź metalowe z takim elastycznym, syntetyczną, elastyczną tkanką mięśniową, co jest strasznie ważne przy tych, na przykład tych getach, co tak skaczą. Ja ich nie znoszę w Mass Effect 1, dobrze, że w dwójce i w trójce zarzucili pomysł z tymi getami, bo one doprowadzały ludzi do szału. Żeby w to wycelować, to ja po prostu, wiesz, że to... God, Jesus takes the wheel, nie? I czekam, aż Garus albo Rex je zestrzelą, bo ja nie daję rady. Dlatego się gra na casualu. Historia najważniejsza. Okej, o tym, że dzielą między sobą moc obliczeniową, to już powiedziałam. I powiedziałam też, że to nie jest typowy hive mind. Tak. Jednostek autonomicznych się nie spotyka. Oprócz pewnych wyjątków. I tutaj taki wyjątek, no to właśnie tego wysłannika getów, to poznamy. Poznamy, to jest jedyny wyjątek. On posiada 11-krotność getów, które przebywają typowo na jednej platformie. Znaczy platforma, mówię w sensie w jednym getcie tym fizycznym. Tak? Ponieważ w każdym tym fizycznym getcie znajdują się, nie pamiętam czy setki, czy tysiące programów, chyba setki, albo dziesiątki, nieważne. Dużo? Tak, to nie są jednostki jako jednostki. Oni mówią, w sensie jednostki tej platformy, mówią my, ponieważ na takiej platformie znajduje się bardzo dużo jednostek pojedynczych. To nie jest, nie ma ja u getów. Tak, ale to bardziej rzecz kulturowa. W każdym razie tak, na tej platformie, która zostaje wysłana w celach pertraktacji, jest 11-krotność typowej ilości getów przebywających na platformie. Czyli tak jak mówiłaś wcześniej, że jak jest jeden, to jest taki mało inteligentny, ale jak się zbierze kilka, to ich ta moc przeliczeniowa się zwiększa, tak. Więc tak jakby kompresowali kilka w jeden... pakunek. Mhm, dokładnie tak. Tutaj też a propos kulturowych rzeczy, ale to później powiem, w momencie jest, zastanawiają się jak to jest i czy to ma znaczenie dla getów, w momencie kiedy przechodzą gety, te pojedyncze, z jednej platformy na drugą, bo wtedy się mieszają i wtedy nie wiadomo za bardzo jak jest ich psychologią, charakterem i tak dalej i czy to ma jakieś znaczenie dla getów ogólnie. Wiesz co, w ogóle w kontekście tego co powiedziałaś dla mnie jest fenomenalne, że to jest, znowu zastanawiam się czy to jest po prostu taki, przypadek?
tak błyskotliwe, że ja tego nie rozumiem, czy to trochę nie ma sensu. Ale mówisz, że jakby u getów nie ma ja, jesteśmy my, bo nie ma takiego rozumowania, że jest jednostka, tylko są te układy, prawda? Mhm. Okej, okay, rozumiem, że to ma jakiś sens od strony tego, że to jest sztuczna inteligencja, ale z drugiej strony sztuczna inteligencja, taka jak rozumiemy w postrzeganiu całokształtowym science fiction, to jest mimo wszystko niby sztuczna, ale dążąca do osobowości. I to by, że jest właśnie ten jakby konflikt, czy ja mam osobowość, czy ja mam duszę, skoro jestem sztuczną inteligencją, a mam wrażenie, że tutaj tego w ogóle nie ma. I aż się zastanawiam, na ile gety rzeczywiście są sztuczną inteligencją, skoro nie mają takiego jednostkowego podejścia. Ta karteczka, Dominika, ta karteczka, nie wchodzić w dyskusję. Sama dałaś warunek. Jeżeli chodzi o gety, to one dążyły, ale to jest tak jakby tysiące aplikacji, które przez stworzenie tej sieci neuronowej dochodzą do konsensusu. To jest u nich ważne pod względem rządu. Oni rządu nie mają. Oni nie mają, dla nich wszystkie jednostki są równe i oni decyzje podejmują na zasadzie konsensusu właśnie. Czyli to nie ma, że ja sobie zdecyduję, ja jako pojedyncza jednostka zdecyduję, że mamy zrobić A, cała reszta mówi, że B. Wszyscy robimy B. Ewentualnie dyskutujemy o tym i wychodzi na to, że robimy tak, żeby było najlepiej dla wszystkich. Nie, wiesz, to jest okej, tylko bardziej mi chodzi właśnie tutaj o indywidualne podejście, że ciężko mi myśleć o sztucznej inteligencji, o istotach getach jako sztucznej inteligencji, skoro one nie postrzegają siebie w kontekście osobowości. No nie, tak postrzegają siebie jako całość. Więc wiesz, więc zastanawiam się, czy to już jest sztuczna inteligencja? Po prostu, dobra, wiem, że mieliśmy nie dyskutować, ale wiesz, ale to mi się trochę gryzie. W sensie nie odczuwam ich jako sztucznej inteligencji w tym momencie, kiedy tak o nich mówisz. Okej. Okay. Nie zastanawiałam się nad tym, ale powiem ci, że no kurczę, trochę nie wiem. Bo to jest też tak, no, masz dosłownie, jeżeli masz pojedynczego geta, który nie jest dobra, powiedz, legionem. Legion będzie się nazywał. I kiedy masz pojedynczego... My name is Legion because there is... Tak, właśnie. Dlatego Legion. Świetna scena. W każdym razie pojedynczy get, rzeczywiście ta platforma jest na tyle mało wydajna, że no, zachowuje się jak zwierzę, posiada tylko i wyłącznie instynkt. I tutaj głównym celem getów i tym, co zrodziło ten konflikt z heretykami, o których trochę się zastanawiam, czy ci powiedzieć, bo tutaj konflikt heretycy kontra geci, to są heretycy getów, żeby było ciekawiej, to jest druga i trzecia część Mass Effecta i tutaj jest masa materiału, którą stwierdziłam, że muszę ci po prostu obciąć, bo najlepiej posłuchać in-game wszystkiego. No myślę, że zostawmy to na razie, spuśćmy zasłonę milczenia na to. No. Także oni są rzeczywiście nastawieni na to, żeby dążyć do indywidualizmu, dążyć do rozwoju, zrobić to gdzieś tam poza innymi rasami, że zrobić to w odosobnieniu, samemu się rozwijać. No i tutaj jedna rzecz, o której dowiesz się w czwartek, w czwartkowym odcinku. Dlaczego, skąd się wzięli heretycy? Okej. No to trzeba poszukać. Tak. Już, zaprosiłam was wystarczająco bardzo. No, ważna to rzecz. Czwartek niedługo. Czwartek niedługo, dokładnie. Tak naprawdę jutro. No. Tak. Okej. Okay. I... W takim razie, na czym skończyłyśmy? Na dywagacjach na temat, czy są myślące... Pojedyncze jednostki nie. Natomiast oni właśnie dążą do tego, żeby funkcjonować w społeczeństwie, nawet tym międzygalaktycznym, w sensie no, w Drodze Mlecznej. Jako jednostki, z którymi po prostu inni je rozumieją w pewien sposób, liczą się z nimi. No, bo to jest, wiesz, naprawdę mnie ciekawi, bo nawet gdyby tam była kwestia, że tam się pojawia ten hive mind. To nie jest hive mind. Właśnie to nie jest hive mind i to jest... Tak,
To jest totalnie rozwalający mi mózg, bo oni nie przesyłają między sobą wszystkich uczuć, wszystkich odczuć, tak? Wszystkich sensorycznych rzeczy. Oni po prostu rozmawiają między sobą i to wszystko jest na zasadzie rozmowy, ale to się odbywa z prędkością z FTL, bo mamy tutaj, tak? Faster than light, tak? Czyli no, oni są w stanie, wydaje ci się tak jakby, że to jest jednostka, która podejmuje decyzję w danym momencie, od razu, ale to wszystko jest przedyskutowane wewnątrz, pomiędzy no, tysiącami pomniejszych aplikacji. Mm-hmm. To no jest tak, fajne. Ma dostęp do chmury. Tak. No szybkie tutaj, łącze. No, więc tutaj to nie jest tak jak w przypadku Rachni. No. Skomplikowane to jest. Mówię, może tak, to jest... Ale to fajnie jest stworzone właśnie. I to w przypadku akurat tutaj ten mind blown jest na tyle dobrze i ciekawie zarysowany, że nawet jeżeli jest niedopowiedziany, to jest to lepsze niż u Quarian, gdzie jest historia, która jest tam zdopowzięta, no. Miejscami. Tak, bo ci Quarianie mam wrażenie... Jakby było kilka pomysłów, ale ciężko je było połączyć w jeden i tak coś wyszło, ale coś nie dograło. Tak tam. No. Znaczy, mówię, ci geci też są dla mnie tacy ciężcy do postrzegania. Może po prostu, wiesz, w kontekście archetypów, które znam jednak z tej literatury, prawda? Bo, bo rzeczywiście, no, w tym science fiction często mamy albo właśnie tą sztuczną inteligencję, która dąży do tej osobowości i bycia jednostką, czego u getów nie ma. W ogóle, bo tam nie ma jednostek. Znaczy są te pojedyncze jednostki, ale one bardziej przypominają VI, a nie SI. No właśnie, a z drugiej strony, jeżeli zaczynają być, że tak powiem, rozumne, to jeśli są w grupie, ale jednocześnie nie są hive mindem. Tak. Więc no, mi osobiście strasznie się to kłóci. Właśnie nie. Znaczy... Moim zdaniem to jest na tej zasadzie, że ponieważ oni tak szybko komunikują się między sobą, to nie jest hive mind, tylko to jest tak jakbyś miała rząd w każdym getcie, który podejmuje decyzje i ci odpowiada i decydują za wszystkich w środku. No, tak, znaczy wiesz co, to jest fajny motyw, żeby nie było, no. tego nie neguję, tylko po prostu jakoś kłóci mi się... Używanie wyrażenia sztuczna inteligencja w takim kontekście, jakim rozumujemy to w kontekście science fiction, nie mówiąc jednocześnie o właśnie osobowości i o jednostkach. I wiesz, i fajne by było, gdyby rzeczywiście to, okej, zostawmy to, że one się ze sobą komunikują i wszystko robią jako kolektyw, bo to jest fajne, to jest fajny motyw, bo z jednej strony to jest taki troszeczkę właśnie ul z tymi pszczółkami, że wszystko dla ula, tak? A jednocześnie to nie jest taki typowy ten hive mind, tylko właśnie z drugiej strony nadal ciężko mi pomyśleć o getcie jako o istocie. Jak mówisz, że to get to jest właśnie ten zbiór aplikacji i coś, co się kieruje bardziej instynktem niż faktycznym rozumowaniem, to dla mnie to nadal jest w moim postrzeganiu maszyna, a nie istota? O, tak bym powiedziała. Znaczy, że nie posiada uczuć wyższych w tym sensie. Okej, nie, one posiadają uczucia wyższe, ale są to... No, ciężko. Ciężko. No. Rzeczywiście, znaczy no masz rację, są trochę odhumanizowane? Dehumanizowane? Tak lekko, ale rzeczywiście ma to trochę sens, tym bardziej, że te gety, które spotykamy, to są... To jest 5% społeczeństwa getów. My tak naprawdę getów nie spotykamy. Spotykamy je w drugiej części w postaci Legiona. Okej. Okay. No mówię, bo tak na razie to właśnie są takie... zupełnie nie czuję w nich tego vibe'u tej sztucznej inteligencji. Bardziej robota niż AI. Zaawansowanego robota. Tak, no. Dokładnie, zaawansowany robot. Co też mi się kłóci z tym, co mówiliśmy, co powiedziałaś przy Quarianach, że wszystko się posypało w momencie, kiedy jeden Getz się zapytał Quarianina, to było, czy ta jednostka czuje, czy coś takiego. Posiada duszę. Tak. I wiesz, i z jednej strony jest, czy ta jednostka posiada duszę, a z drugiej strony wśród Getów nie ma jednostek. Tak... To jednostka w sensie platformy.
bo to są aplikacje, które żyją sobie w tej jednostce, bo to jest unit, czyli do platforma, tak? Tak. Czyli to nie jest jednostka, czyli nie ta jednostka, czy posiada duszę, tylko te wszystkie VI, które, wiesz, w danej platformie żyjąc, doszły do konsensusu, że oni muszą coś posiadać, także rozumiesz, nie rozumiesz. No. Znaczy, wiemy jakby o co chodzi, tak? Rzeczywiście, że te aplikacje, które są w tym getcie, sobie wykoncypowały, że, tak. że mogą być świadome i uduchowione, ale czy są, czy nie są. Tylko właśnie też mówię, to jakoś tak nie czuję czaszy do tych getów po prostu. Okej. Ja uważam, że to jest bardzo fajna rasa. I to jest rasa, według mnie, w sensie właśnie myśląca i tak dalej, tylko że oni są stworzeni w taki sposób, że naprawdę ciężko jest to ogarnąć. No, mówię, może po prostu, wiesz, nie wyłapałam, co autor miał na myśli. No, znaczy w sensie sporo się podejrzewam wyklaruje w drugiej części, kiedy poznasz Legiona. Bo wydaje się też na początku na tyle obcy, że zanim go zrozumiesz i zrozumiesz jego motywację, gdzie miejscami jest totalnie z dupy, ale taki konsensus podjęły wszystkie jednostki w środku, no to co? Wydaje się, że to muszą być jednostki strasznie skonfliktowane, ale nie. Oni po prostu myślą w systemie binarnym, no. Okej, ale dobra. Poza tymi jednostkami, czyli tymi unitami, czyli platformami, gety funkcjonują w ogromnych serwerowniach, które są traktowane jako miasta. Dosłownie. No proszę. Tak. I ich jednym z takich głównych celów? Celi? Celów. Celów. Rzeczy, do których dążą. Założeń. Jest stworzenie czegoś, co ma przypominać sferę Dysona. Czyli strukturę, która obudowuje gwiazdę, bo to koncept tej sfery Dysona pojawił się w 59, tak, opublikowany w czasopiśmie Science. To jest struktura, która obudowuje gwiazdę, czerpiąc po prostu całą energię z tej gwiazdy. I gety sobie wykoncypowały 264 lata temu, chyba dosłownie, to już tak po tym, jak przepędzili sobie Quarian z planety, że oni chcieliby właśnie stworzyć taką sferę, taką bazę, taki hub, żeby wszystkie gety tam sobie żyły po prostu. Żeby, tak jak Legion to później chyba powiedział, żeby żaden get już nie był sam. O, czyli widzisz, takie rzeczy. Tylko pytanie, czy get jest sam, skoro ma połączenie z chmurą? Przepraszam, że to tak roboczo nazywam chmurą, ale to tak, wiesz, aż się tak kojarzy, że on ma dobry światłowód w końcu, jest podłączony do tej chmury, no. Wiesz, no bywają jednostki, które zostaną gdzieś tam odseparowane, no i one wtedy no są same. Znaczy w sensie same, nawet jako platforma, czyli te nie mają możliwości obliczeniowych. Więc są tak jakby pozostawione samym sobie, no. Bez połączenia z chmurą. No, biedny taki bez chmury. No. Gdzieś by tu jeszcze. A propos wzoru miast. Na wzór miast. Myśli przekazują ze sobą z prędkością światła. Mówiony język, słowo mówione i język ciała uznają za wysoko nieskuteczne, niewydajne, tak, no bo oni się porozumiewają po prostu rozmawiając ze sobą i nie ma tutaj, ponieważ posługują się systemem właśnie binarnym, nie ma możliwości jakichś tam niuansów językowych, tylko bezpośrednio przekazują myśli takimi, jakie są, tak, czyli na pewno nikt nie odbierze tego w sposób inny. Co tutaj też jest właśnie takim fajnym oderwaniem, bo one nie są w stanie zrozumieć jednostek organicznych przez to, co jest dość niebezpieczne. Ale nie są w stanie zrozumieć tak, na takiej zasadzie, że nie niuanse nie językowe. A, chodzi o niuanse językowe, okej. Myślałam, język to jest ciała przy rozmowie. Ale procesują w sensie słowa po prostu. Jak tak. usłyszą słowa, to je sobie przeprocesują. Tak, ale na przykład nie potrafią ci zrozumieć sarkazmu czy ironii, a to może być już niebezpieczne w tym momencie. No tak. Chociaż obserwują jednostki organiczne.
Bo oni nawet przebywając sobie gdzieś tam poza mgławicą, znaczy za mgławicą Perseusza, w mgławicy Perseusza, oni tak czy inaczej śledzili ekstranet, śledzili jednostki organiczne. Także to nie jest tak, że oni całkiem sobie i nie patrzą, co się dzieje dookoła, tylko no, jakoś tam nas podglądali. No. Też z drugiej strony jakby zrozumiałe nawet w tym całym archetypie właśnie sztucznej inteligencji jest to, że mogą nie łapać ironii, sarkazmu i tych wszystkich niuansów, bo no, znowu, jak science fiction długie i szerokie, to wiele razy były postaci androidów czy cyborgów, które były do bólu logiczne i nie wyłapywały. Suche były, suche żarty. No. Ale powiem ci, że świat Mass Effecta jest o tyle specyficzny, że oni się uczą tego. Fajne. To jest fajne, że uczą się poczucia humoru. Zmieniają swoje programy w środku tak, żeby były bardziej empatyczne na przykład. I to nie tylko tutaj mowa o getach. Mowa ogólnie o sztucznej inteligencji w świecie Mass Effecta. No to fajnie. No. To ciekawie, że w tym kierunku poszli twórcy. Tak. Także na początku masz suche żarty, które potem zaczynają być coraz bardziej ostre. A to też nie jest tak, że masz sobie jakąś tam jednostkę, która sobie żyje i spotykasz ją co jakiś czas. Nie, mamy w takim regularnym składzie. Tak, bo jak jedna się czegoś nauczy, to wszystkie to mają. Przy getach tak. Nie przy sztucznej inteligencji poza getami. Gety są specyficzne. Nie, właśnie chodziło mi o gety, że jak jeden get coś się nauczy, tak. Coś pozna, to wszystkie mają wszystkie, do tego dostęp. Tak, tak, dokładnie. No, przez tą sieć neuronową. No, wygodne. No. Okej, z ciekawostek jeszcze. Gety mogą używać omnituli. Po prostu je zmodyfikowały w taki sposób, żeby tak samo ten omniżel leczył ich obrażenia, bo nie można tego ranami nazwać. Tak samo w ich w dreadnoughtach i w tych strongholdach, w twierdzach getów, tak samo występują dyspensery omniżelu. Omniżelu, no tego leczącego żelu. Wiem sobie. Tak, także no, tutaj... Wiesz, no, dobrze, że sobie przystosowały, no bo kurczę, w końcu to jest omni-żel, omni-tul. Prawda? Omni-żel z omni-tule. Znaczy ten, dla nas to się specyficznie nazywa medi-żel. To zalewać i... Nawet chyba, coś mi się wydaje, że nawet jest jedna firma, w sensie, tak naprawdę jest jedna firma, która wymyśliła żel, który jest w stanie zasklepić rany, jednocześnie je odkazić. I na takiej samej zasadzie MediGel działa. No. No. Ja. Także zostało już to nawet opatentowane. No jak w sumie są te też takie szwy w plasterkach, że sobie tak. Przyklejasz ten i ci ściągają. No. To po prostu sobie zalewasz, to ci uszczelnia ranę, działa po prostu jak te takie żelowe opatrunki. No, fajne. Tak. No dobra, no to w sumie omówiliśmy sobie biologię, jeśli można to tak nazwać. No można, no. Struktury jednostki. Strukturę, tak. Budowę jednostek. No to co teraz o historii? Trochę, skoro już zaczęliśmy, bo tutaj jest akurat ta sieć neuronowa i tak dalej, to myślę, że tutaj bardzo płynnie. Bo tutaj no, w obawie przed buntem sztucznej inteligencji Quarianie stworzyli je jako VI. I postanowiono właśnie stworzyć je tak, żeby pracowały dużo wydajniej. Czyli przez to połączenie, bo one ciągle przesyłały między sobą dane. Tylko się okazało właśnie, że to przesyłanie między sobą danych wcale nie jest takie dobre. Źle się skończyło. To właśnie to pamiętne pytanie, czy ta jednostka posiada duszę. Panika ze strony Quarian, postanowili je wyłączyć. Na początku, bez rozlewu krwi. I co ciekawe, gety wcale nie opodowały. One nie miały nic przeciwko. Bywali sympatycy byli przeciwni, no bo to jednak istoty już istoty, tak? Nie tylko jakieś platformy, które sobie żyją na zasadzie wirtualnej inteligencji. I konflikt tak naprawdę pojawił się w momencie, kiedy Quarianie jako pierwsi zaczęli strzelać do getów.
Wtedy dopiero geci odpowiedzieli ogniem. Oni nie byli w ogóle wrogo nastawieni do Quarian. Absolutnie nawet w momencie, kiedy zdecydowali się je dezaktywować. Ale, znaczy wiesz, wydaje mi się, że to jest bardzo takie konsekwentne w przypadku getów. No bo rzeczywiście, skoro nie zostali zaatakowani jakby wprost, no to dlaczego mieli zachowywać się agresywnie? Tak. A samo wyłączenie... No okej, okay, no to niby dla nich było w pewnym sensie śmierć. Też nie. Tylko, że z drugiej strony, czy oni właśnie nie mogli postrzegać wyłączenie jako śmierć? No bo wyłączyć jednostkę można na przykład po to, żeby, nie wiem, zrobić naprawy w niej, albo żeby w cudzysłowie odpoczęła, no bo na przykład nie jest już potrzebna w tym momencie, więc ją wyłączamy, żeby nie zużywała energii, więc jest to logiczne. Gety nie umierają. One się przenoszą na inną platformę. I dlatego właśnie tak teraz sobie pomyślałam, że one nie miały nic przeciwko na przykład wyłączaniu takiemu pokojowemu ze względu na to, że schowałyby się gdzieś w jakimś hubie i tam by sobie spokojnie żyły. I no tak. Nie byłoby z tym większego problemu. Nie pałały agresją do nikogo. Tak? Czyli... Rzeczywiście. Bo tylko by straciły fizyczną powłokę. Tak, dokładnie. No, znaczy mogłyby się zainstalować na przykład na pokładzie jakiegoś statku, albo rzeczywiście dążyć do tego, że fabryka jakąś stworzyły, która by wyprodukowała jakiś tam hub, jakąś serwerownię dużą, gdzie mogliby żyć sobie po prostu w swoim mieście. No tak, mieliby swój świat, swoje kredki. Tak, swój świat, swoje kredki, dokładnie. Natomiast tutaj właśnie Quarianie otworzyli ogień i mało tego, geci, tak samo, sympatyków swoich, w sensie osoby, które, Quarian, którzy chcieli im pomóc, tak samo broniły. Broniły ich własnym ciałem, własnymi platformami. Tylko, że właśnie sympatycy zostali wyeliminowani, w sensie zepchnięci na margines, powybijani i w tym momencie już faktycznie taka wojna wybuchła już pełną parą. Bo nie było osób, które by broniły getów. Ale to, czego Quarianie nie wiedzą, to co ci mówiłam na początku, że się dowiedziałam, właśnie dla mnie było zaskoczeniem. Oni specjalnie zostawili Quarian w spokoju. Pozwolili im odejść. Geci. Bo oni mogli gonić i dążyć do jakiegoś tam wyeliminowania całej rasy Quarian. Natomiast geci zdecydowali się ich zostawić w spokoju, pozwolić im odejść, ze względu na ogromny szacunek do swoich twórców. Myślałam, że wiesz co, że tam było bardziej coś w stylu takiego... Nie stanowili już zagrożenia, ale jednocześnie był to szacunek do nich. No to mówię, niesamowite, bo ja bym właśnie to nie szła w kierunku szacunku. Myślałam, że to było bardziej na zasadzie, że nie ścigamy, bo żeby ścigać musimy zużyć dużo zasobów i to jest nielogiczne. Lepiej zostać gdzie jesteśmy i po prostu sobie żyć spokojnie, tak? Właśnie tutaj cała sprawa, że tutaj tak samo byłam bardzo zaskoczona, że to nie jest ta taka typowa mechaniczna logika. To są właśnie takie typowe wyższe uczucia. Jeszcze a propos wyższych uczuć, to gety sprzątają wszystkie pozostałości po wojnie. Na Ranochu, na innych planetach Quarian, z których zostali przepędzeni. Ze względu na to, znaczy Legion to porównuje do takiego sentymentalizmu właśnie. Do opieki nad cmentarzem bądź też monumentem. Że jest to taki właśnie przejaw tego sentymentalizmu wśród getów. No, nieźle. Z nadzieją, że być może Quarianie kiedyś wrócą. Bo, To jest coś dla mnie niesamowite, że i w ogóle kłóci mi się bardzo, że oni nadal właśnie tak, że nie gonimy, nie wybijamy Quarian ze względu na szacunek, bo to nasi stwórcy, i czyścimy ich światy, bo oni może kiedyś wrócą i będą chcieli tu zamieszkać. Tak, jeśli by byli pokojowo nastawieni i porozmawiali z getami, nie z heretykami. Ale tak. To jest naprawdę, okej, z jednej strony to jest jakiś tam ten sygnał na te wyższe uczucia, no bo to trzeba w jakiś sposób tam rzeczywiście się raczej emocjonalnie kierować niż logicznie, żeby do takiego wniosku dojść, ale też mnie zastanawia właśnie, bo to jest bez sensu. Kurczę, przecież okej, oni niby nas stworzyli, ale potem próbowali nas zabić, więc dlaczego chcemy im pozwolić wrócić i z nami żyć, no? Bo to, znaczy, wiesz co, moim zdaniem to jest po prostu, że jest to rasa stwórców i
nie mamy nic przeciwko nim, dopóki nie wyciągnął na nas pistoletu. Jeżeli by chcieli rozwiązać tamten konflikt pokojowo, mogliby żyć koło siebie. Przecież tak samo jako jedno z rozwiązań w Mass Effect'cie trzecim... Zapędziłam się. Chciałam ci... ale tak, oni mogą funkcjonować razem. Funkcjonować bardzo dobrze. Przecież oni chcieli stworzyć sobie tą sferę Dysona i żyć gdzieś totalnie poza Ranochem, nie mając wpływu na wszystko. Wiesz, no to jest jakby od strony getów... jakby rozumiem, że oni rzeczywiście chcą po prostu istnieć, tak? Mhm. Wystarczy im, tak jak mówisz, w cudzysłowie, serwerownia. I oni sobie tam będą żyć i to jest dla nich wystarczające, bo mają taką, a nie inną strukturę biologiczną. W sensie, wiadomo, nie potrzebują tlenu, pożywienia, więc mogliby sobie żyć w tej serwerowni i to by było cacy. Tylko mówię, właśnie niesamowite jest dla mnie to, że tak jakby to uwielbienie do tych Quarian, bo to rasa stwórców, tak? No, ale byli też Quarianie, którzy ich po prostu bronili, którzy traktowali ich na równi. No tak, ale to też jakby inna rzecz. Ja rozumiem właśnie gloryfikowanie tych, którzy ich chronili, bo to jest na zasadzie, bo widzieli od tych Quarian szacunek, tak? Mhm. I to jest na zasadzie, oni dali nam szacunek, więc my dajemy szacunek im. Prosta wymiana, tak? A tutaj w tym przypadku jest jednak, że kurczę, jednak większość tych Quarian chciała nas po prostu wyeliminować. Nie to, że wyłączyć, żebyśmy sobie poszli do serwerowni i żyli długo i szczęśliwie, tylko całkowicie wymazać naszą egzystencję. Więc no to tak, no nie bardzo mi tej... I tak brakuje mi jakiegoś takiego ruchu wyzwoleńczego u getów? Wolność, niezależność, niepodległość, nie? Jest, stąd się wzięli heretycy, ale mówicie, nie mogę ci powiedzieć tutaj, no. Nie mogę. W każdym razie powiem ci tak, że wszystkie gety są nastawione bardzo pokojowo. One są tak, natomiast co jest strasznie, co robi im zły PR, to heretycy, których jest 5%, tak jak szacuje Legion. Czyli to, co poznajemy, te gety, które poznajemy w pierwszej części Mass Effecta, te, z którymi walczymy, to jest to 5%, które opuściło mgławice Perseusza. No to zawsze tak jest, że wiesz... No ten najgorszy PR robi, najmniejsze pieski najgłośniej szczekają. Tak to jest właśnie. Ja potem, wiesz, całą nację oceniasz, że zachowują się w taki sposób, tutaj wstaw jakikolwiek zły stereotyp, a to się okazuje, że to, wiesz, 2-3 osoby na krzyż, które kiedyś tam spotkała się, tak zachowywały, a cała nacja jest lepsza. No, także wiesz, tutaj u nich właśnie, tym głównym założeniem to było stworzenie tej strefy Dysona, natomiast one obecnie zetknęły się z bytem, który nazywa się Nazarą, tudzież Suwerenem, jak później zostanie nazwany. I od tego momentu zaczęły się rozjeżdżać cele heretyków i cele getów jako całej reszty. Znaczy się ten albo ta Nazara, bo jeszcze nie wiem, to zacz, namieszało. Tak. No. Niedobre Nazara. Niedobry Nazara. Niedobry Suweren. Okej, okay, no to nie wiem, co nam zostało. Została nam kultura, psychologia. Gdzie z psychologii to właśnie chyba sporo powiedziałyśmy, bo nie cenią sobie indywidualności. To bardzo szybko przeskoczę. Nie mogą, nie chcą ukrywać swoich myśli przed innymi programami. No właśnie, to, że nie mogą. One po prostu to, co pomyślą, to się znajduje w chmurze. Nie potrafią tak samo kłamać. W sensie manipulacje między sobą wśród getów są niemożliwe, ale jednocześnie potrafią podpuszczać inne rasy, żeby sprawdzić, jak się zachowują. Tutaj takim sztandarowym przykładem było wypuszczenie takiej kaczki dziennikarskiej, że tak to ujmę, do Salarian, że na którymś bataryańskim świecie w gwiazdozbiorze widać, gwiazdozbiór układa się w ich boginię. No i wtedy, wiesz, Salarianie, och, tak, w ogóle będzie to potwierdzenie, wiesz, Salarianie to jest rasa takich brainiaków, nie? Więc oni, tak, to będzie to potwierdzenie, że bogowie istnieli, nie? Po czym chcieli już kupić planetę, polecieli tam na miejsce, a to Batarianie, oni tam nikogo nie lubią.
No, no nie, się okazało, że to jednak nie, że to nieprawda. Ale tak, potrafią podpuszczać inne rasy, żeby sprawdzić... Mają poczucie humoru. Mają poczucie humoru. Trochę suche, ale no nie, w sensie patrzą po prostu, jak zareagują dane rasy, podejrzewam, że jest to takie bardziej studium przypadku. O. Przyszło mi do głowy pytanie, no bo mówisz, że są ci heretycy, którzy jakby są tą mniejszą częścią. Czy heretycy i zwykli mają wspólną chmurę, czy tak, są rozdzielni? Mają wspólną chmurę. To jak jest z podejmowaniem decyzji? Mają oddzielne decyzje. Legion to przyrównuje trochę do tego, że heretycy mówią, że jeden to mniej niż dwa, a gety mówią, że trzy to więcej niż dwa. To jest coś w ten deseń, ale sumą wyznacznikiem jest i tak ta dwójka. Nie wiem, jak to lepiej. Mają wspólną chmurę i oni się nie zgadzają, ale porozumiewają się między sobą. To są po prostu jednostki, które... No, masz chmurę tego i chmurę tego, ale wszystko żyje razem w jednej chmurze. No wiesz, to jest ciekawe od strony takiej jakby, powiedzmy, rozwiązania problemu, bo jeżeli by gety zwykłe uznały, że heretycy są nie halo i trzeba by było jednak ich spacyfikować, bo cokolwiek, bo robią zły PR, bo są niewłaściwi, to jakby nie zaplanują tego, bo heretycy i tak będą o tym wiedzieć. I w drugą stronę też. O jakichkolwiek posunięciach heretyków wiedzą wszyscy, cała reszta Quarian wie. Ale tutaj pojawia się dla mnie właśnie jedna rzecz. Zaczyna być podział na jednostki. W dużej chmurze, ale masz oddzielność. Już masz jakiś konsensus zawarty przez gety i konsensus zawarty przez heretyków. I tu masz dwie oddzielne jednostki, które niby myślą wspólnie, jeżeli się znajdą razem. Ale heretycy nawet w pewnym momencie zaczęli chyba sobie, z tego co pamiętam, budować drugi hub. Żeby się oddzielić od reszty getów. Znaczy, z tego co też... pamiętam. Także mogę się mylić, to było 2 lata temu. Ale tak, nie, to jest jedna nawet taka misja, więc hello. Ale to jest ciekawe, co też powiedziałeś, że pojawia się jakby ta osobowość, że nie jest to jednostka jako jednostka, w sensie, że pojedynczy get się sobie robi, tylko że w tej całej chmurze tworzą się dwie osoby. Tak. Jedna to są geci, a druga to są heretycy. Mind blown. Dla mnie to jest bardzo fajna rasa, totalnie niezrozumiała, ale o to chodzi trochę przez i. Moim zdaniem. Tak, no jakby w kontekście wszystkiego, czego nie jesteśmy w stanie sobie udowodnić, ale w jakiś sposób zakrawa o naukę, no to możemy tylko domniemywać, tak? Tak. Czyli właśnie z tą SI, tak? Sztuczną inteligencję, no... Ciężko powiedzieć, ale ma to ręce i nogi. To ma sens. Nawet w tym swoim science fiction, w tej swojej science fiction otoczce, która jest niemożliwa. No. Dobra. Między sobą nie istnieje między nimi tak samo poczucie wrażliwości czy prywatności, a są szczere względem siebie. Nawet do bólu i rozmawiając na przykład z Legionem, jesteśmy w stanie tego doświadczyć. On coś zrobił, i on powiedział, że to zrobił, ale na przykład dlaczego? Taki był konsensus. Rozumiesz? No. No i właśnie. I tutaj też kolejna taka rzecz, która może być dość niebezpieczna w kontakcie organiczne kontra sztuczna inteligencja, to między getami istnieje bardzo dużo współczucia i szczerości i zrozumienia. Natomiast oni właśnie, nie rozumiejąc jednostek organicznych, mogą mieć problem, bo nigdy nie zrozumieją jednostki organicznej tak, jakby zrozumieli swoją drugą jednostkę. No tak, bo dostęp do drugiej jednostki mają totalnie nieograniczony. Tak, totalnie nieograniczone wszystkie myśli, natomiast tutaj człowiek czy ogólnie jednostki organiczne potrafią zatajać informacje, potrafią nie przekazać wszystkich informacji, potrafią nie przekazać swoich odczuć. Właśnie, i to może być takim źródłem konfliktu. Czy nieporozumień na początku, a później konfliktu.
wiesz, przychodzi mi do głowy, że tak naprawdę jednostka organiczna, która by wiedziała to wszystko, może wypracować w sobie jakiś sposób porozumiewania się z getami, bo... Takie elkorzy. Elkorzy mruczą w specyficzny sposób i rozpylają feromonki, więc oni mówią dosłownie w jakim tonie i witają, tak, na przykład. W jakim tonie nie, coś mówią. Niedowierzanie. Niedowierzanie. Tak. O coś takiego mi chodziło, że może to jest sposób na porozumiewanie się dla jednostki organicznej z getem. Tylko też na zasadzie pytanie, na ile get mógłby odczuwać właśnie emocje, że na przykład człowiek może powiedzieć raduje mnie wiadomość, że coś tam. I czy get będzie w stanie wyczuć, że to ta informacja, że raduje mnie ta wiadomość, to jest że tak, że ta jednostka organiczna, która stoi przede mną, jest zadowolona z tego. Mm-hmm. Czy właśnie, czy to jest pewien pomysł na porozumiewanie się. No tylko jest. To właśnie na ile get jest w stanie rozróżnić, co to jest radość, co to jest smutek, co to jest złość, co to jest gniew, strach i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Znaczy oni się denerwują, oni potrafią między sobą na przykład rozmawiając. Są w tym, podejrzewam, że tacy zimni, w sensie nawet jeżeli się denerwujesz, to nie jesteś emocjonalny. Oni są po prostu, mają uczucia, ale nie są, są pozbawieni emocji. Nie wiem jakby to... Ale nie, wiesz co, dobrze powiedziałaś, bo uczucia i emocje to troszeczkę różne rzeczy, bo powiedzmy sobie, że nawet dla człowieka są te emocje, które są pierwotne, prawda? Mm-hmm. Strach na przykład. Najlepszy instynkt samozachowawczy, no strach nas pilnuje przed zrobieniem głupoty i zrobieniem sobie krzywdy, tak? I to jest naturalna reakcja organizmu. Także ja sądzę, że po prostu u getów to funkcjonuje w ten sposób, że niektórych w takim razie emocji mogą nie zrozumieć, natomiast uczucia swoje mają. No tak, tylko czasami na przykład nie wiedzą, jak je wyrazić. No tak, no bo przecież mogą odczuwać niezadowolenie z czegoś. Tak, tak, na przykład doszliśmy do konsensusu takiego, ale niektóre jednostki są niezadowolone albo nie zgadzają się z tym, dlatego właśnie tworzą tą drugą część, ten drugi odłam, herezję, tą właśnie, ten schizmę. O. Schizma to bardzo fajna rzecz. Fajne określenie w sensie. O. Tak. Znowu tak zaleciało, że tak powiem, religijnie po tym Legionie jeszcze. No w sumie nawet można by powiedzieć, że Nazara ukazywał im się jako taka jednostka, którą czcili, zwłaszcza heretycy. No, no bo to był to niemalże takim kultem obrosło. Także nawet są potrafią być nawet religijni. To też ciekawe. Tak. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, religia to jest też coś wyuczonego. To nie jest coś, z czym jakby się... To nie jest naturalna emocja, tak jak ten strach, o którym mówiliśmy. To jest coś, czego się uczysz. No i sobie wypracowali, że tak będzie dobrze, bo to jest na przykład uzasadnienie ich, nie wiem, uzasadnienie ich celów, motywacji, dążeń, uczynków. Także ja sądzę, że to jest po prostu taki koncept im się zrodził i to przybrało formę religii, bo to nawet nie można powiedzieć, że to jest religia, ale... Kult może bardziej. No. No, ale ewentualnie tak. Taki zalążek, bo to, bo tego religią stricte nie można nazwać. Jezus Maria, wydawało mi się, że to będzie krótki odcinek. No, gadamy. Tak, ale w sumie mi się podoba. To dobrze. A tobie się nie podoba? Znaczy, ja bym mogła bardziej popłynąć, ale może nie ten. Nie idźmy tą drogą. Pójdziemy, zrobimy gety odcinkowo. Okej, potrafię korzystać z podtępu w swoich badaniach, tak. I tutaj właśnie jest ta, czy osobliwość getów pozostaje stabilna z upływem czasu. Czyli w momencie, kiedy właśnie wymieniają się te programy na platformie,
czy dalej ma taką samą osobowość ta jednostka i w jaki sposób, czy w ogóle to wpływa na postrzeganie przez inne gety? I jak to wygląda? Nie wiadomo. Nie wiadomo właśnie. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? I nie wiadomo, czy wskutek przemieszania programów to wyłożone są nowe osobowości, nowe byty. Ciekawe jak jest z... Nie wiem, jakby to powiedzieć. To nie jest rozmnażanie stworzeniem nowych programów? Czy jest to spowodowane potrzebą na przykład? Ja oczywiście, wiesz, się nie znam, ale powiem ci, jak ja sobie to imaginuję na podstawie tego, co rozmawiamy, że jeżeli by chcieli stworzyć nową, w cudzysłowie, jednostkę, to powinni jej zbudować powłokę, żeby miała ten i po prostu wgrać jej program i tyle. Ale to tam jest dużo programów. No tak, tylko że właśnie to chyba wtedy nie byłaby nowa jednostka jako nowy program, tylko po prostu rozciągnięcie istniejących programów na jeszcze jeden konstrukt, na jeszcze jedno naczynie. Tak, no ale to nie jest tworzenie nowych programów. No tak, to nie jest. Właśnie. A tutaj, znaczy, wiesz co, tak się zastanawiam, czy to nie jest na przykład coś w stylu tworzenia aplikacji z taką siecią, samą siecią neuronową, która ma jakiś tam swój cel, jakieś swoje zadanie, czyli na przykład chcemy lepiej skanować podłoże i robimy sobie apkę do skanowania podłoża i ona przez to, że przebywa w tej sieci neuronowej, to ona zyskuje świadomość na zasadzie: jestem jednostką, która lubi podłoże. I jestem jednostką niezależną. To jest tak abstrakcyjne. No, tym bardziej, że wiesz, że pytanie, na ile oni potrzebują tworzyć sobie nowe programy i nowe apki, a na ile mogą po prostu spaczować te istniejące. I czy paczowanie tych istniejących uznajemy za powstawanie nowego programu, nowej apki, czy uznajemy po prostu za upgrade? No. Mind blown. Rozmowa o sztucznej inteligencji. Super, no, mi się podoba. Tak. No mówię, tutaj można by bardzo mocno popłynąć, tak? To, ale to trochę czasem ten nowy nas ogranicza. Prawda? W sumie tutaj o celach już powiedziałam, bo to dążą do zbudowania tej sfery przypominającej sferę Dysona. To zostało tak naprawdę wojsko? Chyba? To wojsko, no. Dzielą się na drony, na piechotę, na kolosy. Mają jakieś tam swoje zadania i z tego, co Shepard powiedział, to oni są świetnymi infiltratorami, można by to tak przetłumaczyć, bo oni potrafią wylądować na jakiejś planecie i się dezaktywować. I aktywować się dopiero w momencie, kiedy będzie taka potrzeba. Mogą być zrzucani, wiesz, w bardzo trudnych miejscach, w trudnych warunkach, totalnie na ślepo, z nie wiadomo jak dużej wysokości, bo nie czują bólu, nie połamią się, znaczy mogą się popsuć, tak, nie, jasne, mogą się rozpaść na kawałki, ale ogólnie na przykład desant, taki z zaskoczenia i w totalnie miejscu z tupy, no i też leży w ich taktyce. Nie? No tak, bo mogą wejść od takiej strony, od której nikt inny by nie mógł wejść. Tak. Albo nikt by się nie spodziewał. Na przykład upychanie ich tak, jak zrobiła to matka Benezja w pakunku, bardzo ściśle położone na człowieka, byś tak jednostek organicznych byś tak nie złożył, a je można było przewieźć dosłownie w częściach, nie? Później je aktywować, poskładać do kupy, ponieważ były nieaktywne, były tak samo niewykrywalne praktycznie. Tak, bo tak jakbyś sobie przewoziła, plastikowe pojemniki, tak? Tak. A jednocześnie jednostki właśnie, które nie potrzebują jedzenia, światła, które się nie męczą, które nie odczuwają bólu. Żołnierz idealny. G.I. Joe. No i przy okazji żołnierz idealny, który się uczy i jednocześnie jest... Każda jednostka ma ogromne znaczenie dla ogółu armii i to nie w takim typowym amerykańskim stylu Saving Private Ryan, bo musimy ocalić jednego, bo jeden zmieni bieg wydarzeń, tylko po prostu
jeżeli jeden get zauważy na przykład wroga zachodzącego od flanki, no, to wszystkie o tym wiedzą. Tak, działają idealnie synchronicznie. Teraz zaczęłam się zastanawiać, jeżeli masz grupę getów, która zostanie wysłana gdzieś daleko, daleko poza, chociaż teraz FTL jest tak naprawdę połączenia przez te konwoje przesyłające FTL jest w całej Drodze Mlecznej. Natomiast gdyby zostali wysłani gdzieś w jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście nie mają połączenia z chmurą, i zaczęliby być inni eliminowani, to czy w tym ostatnim getcie byłyby wszystkie oprogramowania z pozostałych getów, które straciły swoje platformy? Wydaje mi się, że tak, bo chmura chmurą, ale jeżeli jest jakaś grupa, która jest razem, to one są chyba połączone między sobą. Ale przecież zdolności procesorowe, w sensie pamięć tak samo mają, no, no, nie mają nieskończonej pamięci, więc nie wszystkie mogłyby się tam pomieścić. Za mało ramu, no, dosłownie. No to jest też ciekawe ograniczenie, że z jednej strony nieograniczony dostęp do chmury i wszystkich informacji, powiedzmy, że w każdym naczyniu są wszystkie jednostki, no bo tak, skoro ma dostęp i może prowadzić dyskusję ze wszystkimi. I się wymieniają. Tak, się wymieniają. Znaczy, są momenty, kiedy są oddzielone, czyli to nie jest tak, że ciągle masz połączenie z miastem na przykład. Opuszczasz miasto, czyli opuszczasz tą serwerownię, znajdujesz się na platformie, w platformie dosłownie, w jakiejś jednostce, masz możliwość wymieniania tylko części, ale też nie zawsze masz dostęp do chmury, bo wtedy niepotrzebne by były im na przykład serwerownie właśnie, tylko by żyły sobie, podróżowały ciągle po ekstranecie. I wiesz, znajdowały sobie miejsce i tu, i tam, tutaj jednostka, tam jednostka, po komputerach w całej Drodze Mlecznej rozsiane. A więc mi się wydaje, że tutaj jednak ograniczeniem jest to, że one muszą przebywać raz, że na platformie jakiejś konkretnie, nie mogą sobie przebywać gdzieś tam. No i po to są serwerownie, żeby zapewnić im odpowiednią ilość pamięci. No i jednocześnie sfera Dysona do dawania energii, żeby podtrzymać systemy. Robi się skomplikowane. Okej, dobra. Ale to jest znowu ciekawe podejście do getów jako sztucznej inteligencji. Z jednej strony sztuczna inteligencja, ale z drugiej strony nadal są mocno robotyczne. W tym właśnie nawet swoim takim technicznym ograniczeniu. Te powłoki cielesne. Tej cielesności są takie mechaniczne, no i nieorganiczne. I zimne, i sztuczne. No, by temat. Ale tutaj jeszcze jest a propos, gdy get zostanie wyłączony, czyści swoje banki pamięci w ramach środka obrony. O. Czyli proszę. Pewnie jeżeli nie ma dostępu, nie ma gdzie uciec, też jest rozbieżność. Bo wcześniej mówiliśmy o tym, że potrafią przeskakiwać, przesyłać dane między sobą, a tutaj, że w momencie wyłączenia są czyszczone, może żeby gdzieś, wiesz, w ramach tego, że jakby miał trafić do niewoli, to wtedy dopiero następuje śmierć, w cudzysłowie. Czyli wyłączenie wszystkich programów. Ale Tali udaje się odzyskać jeden. W sensie część bazy danych z jednego getta. Ale to w drugiej części Mass Effect. Proszę. Mądra dziewczyna. Mądra dziewczynka nasza. No. No i w sumie to tyle o getach. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czekaj, co ci napisałam? Budowę omówiliśmy, historię, kulturę, psychologię, też cele, wojsko, wszystko. No. Mam wrażenie, że więcej by było chyba dygresji i komentarzy niż samej wiedzy o getach jako takich. No. No ale też tak jak powiedziałeś, że samego materiału o getach no nie można było przedstawić od razu, no bo dużo się jakby rozwija razem z grą. Ale stwierdzam, że to może być niezłe, bo to będzie taki troszeczkę inny odcinek niż dotychczasowy, bo wcześniejsze były takie mocno informacyjne. No. W sensie rzeczywiście, że było dużo informacji, dużo backgroundu, ale też wydaje mi się, że tematy były takie, bo nawet Turianie, no to można bardzo dużo powiedzieć o Turianach, znając ich background, a nie spoilerując całości. W sumie wydarzeń no. Gry. To są jakieś tam pojedyncze rzeczy, ale tutaj jeżeli chodzi o fabułę, to gety syntetyki są bardzo mocno związane z fabułą ogólnie. Mm-hmm. Także trochę wiesz, zawoalowany. No tak. Cześć.
No. No ale to więcej fanów odkrywając. Jak już będziesz wiedziała trochę o getach, to możesz się pytać, a dlaczego tak zrobił? A o co chodzi? I widzimy geta. Nie? Ale będziesz trochę inaczej patrzyła teraz na gety, jak będziemy je zabijać. Więc widzisz. Przysłuży się. To co w następnym odcinku? Krogans? No chyba Kroganie, tym bardziej, że wydaje mi się, że tam komentarze były o Kroganach. Były. No, święty Judasz. Była o Kroganach. Tak. No, to jest spoko. O Kroganach, to o Genofagium. Zastanowię się, zobaczę ile będzie materiału, bo Genophage też jest takim tematem jak Quarianie. Geci, przepraszam. Także Genofagium jest bardzo mocno związane z fabułą i mogę powiedzieć tak naprawdę co i skąd i dlaczego. Ale jeżeli chodzi o tutaj ciąg dalszy, to też się okaże bardzo w grze. W sumie do Krogan jeszcze, znaczy do następnego podcastu jeszcze chwilkę mamy, także będziemy... Tak. Patrzeć, ale Kroganie, myślę, że to może być... No zresztą jakby w tej materii tobie zostawiam decyzyjność, bo to jednak ty się znasz na Mass Effectie. Znaczy, my i widzą. No tak. Na razie piszcie komentarze, bo tematy zaczynają się kończyć, bo z tych głównych raz zostały nam właśnie Kroganie, Asari i Salarianie. Od drugiej też Drele mogłyby wejść. No ale tak naprawdę cała reszta to są takie pomniejsze rasy, o których za bardzo nie ma, ale to też tak fajnie informacyjnie, bo niewiele z samej gry się dowiemy. No. Można by to tych pomniejszych rasach tak zbiorczo zrobić. A może Rachni? Czy nie? Rachni też można zrobić. Chyba, że przy Kroganach, bo ty, tak jak mi opowiadałaś, to znaczy, Kroganie zostali wysłani na Rachni, tak? Tak. Było? Tak. Nie zmyślam. Wojna z Rachni to są Kroganie. Tylko, że wydaje mi się, że na przykład przy Kroganach, kiedy będziemy mówić o krogańskich rebeliach, no to tutaj można by wspomnieć, wojna z Rachni nie została opisana jakoś tak bardzo obszernie. Same Rachni tak samo jakoś nie aż tak obszernie. Także bardziej jako chyba taki odcinek dodatkowy o Rachni. Natomiast nie o samych Rachni, tak, taki długi, długi podcast. No dobrze, to będziemy myśleć. Będziemy na razie myśleć. Podsyłajcie pomysły. Tak. To tak. Właśnie, bo raz, że wśród naszych widzów mogą być osoby, które po pierwsze lepiej się znają niż ja i mogą więcej powiedzieć, co by było fajniejsze. Ale też jest szansa, że są osoby, które tak jak ja się nie znają i na przykład coś was zaciekawiło. Może. Ewentualnie jakieś konkretne pytanie przy omawianiu danej rasy, jakie chcielibyście zadać. No. Tak, no. Że co was tak naprawdę interesuje, bo no, przy danej rasie. Tak, tak, bo też jest duża szansa, że znowu coś tam zapomniałyśmy powiedzieć. No. To już taka też tradycja tych podcastów, że mówimy wszystko, a potem jak już jest premiera odcinka, to takie nagle, kurczę, a jeszcze mogłyśmy powiedzieć, prawda? O tym. Już po nagraniu i tak później dogrywać trochę bez sensu, ale nie, przy okazji getów powiedzieliśmy wszystko, reszta jest gdzieś tam, się dowiemy z gry samej. No i mogę wymienić jeszcze jako ciekawostki, że te światy getów, które są obecnie, to jest Amut, Harom, Heistrom i Ranoch. Mhm. Właśnie. To były wszystkie światy tych, Quarian? Quarian, tak. No bo one nie podbijały... O, właśnie, okej. Okay. Oprócz tego, że gety sobie funkcjonują na planetach i sprzątają te planety, bo w nadziei w takim razie, że Quarianie sobie tam wrócą i budują sobie te serwerownie, to oni nie podbijają za bardzo innych planet. Oni tutaj bardzo pokojowo podchodzą do innych planet, innych okolicy swojej. I tak naprawdę surowce czerpią głównie z asteroid, żeby ekosystemów planet nie zaburzać. No to też jest fenomenalne. Znaczy, fajne podejście właśnie od strony takiej maszyny / sztucznej inteligencji, bo rzeczywiście nie będziemy zabierać innym, bo to jest nielogiczne. Tak. Będziemy pozyskiwać to, co jest niczyje, żeby nie zaburzyć równowagi na wszechświecie. To jest bardzo fajne podejście. Oprócz tego, że nikt do tych światów nie może się zbliżyć, bo jest eliminowany, ale...
No ale, ale nie, to jest jeszcze całkowicie jestem w stanie zrozumieć, tak? Bo raz, że to jest nasze i nie ruszajcie, a dwa, że skoro oni jakby przygotowują te światy na powrót Quarian, no to mają dwa powody, żeby eliminować, tak? Bo raz, tak, że to jest nasze, nie ruszajcie, a dwa, że może Quarianie tu zaraz wrócą, więc nie możecie im naśmiecić. No. Bo to jest dla Quarian, więc sio. No. To jest tak, dużo fajniejsza rasa niż Quarianie. Quarianie jest straszne dupki przy gatach się wydają. Nie, z tego zamawialiśmy, chyba najbardziej się Turianie na razie podobają. No, Kroganie też będą fajne, Salarianie też. A Sari jakoś tak, ja wiem, że Liara i strasznie rozbudowane. Powiem ci, że po prostu taki najbardziej naświetlone jakby właśnie rasy, to dla mnie są Turianie, Salarianie gdzieś tam, bo oni też mają bardzo fajną, takie fajne manieryzmy, fajny mają ustrój. Znaczy ustrój, no, tak fajnie są zrobieni. I Kroganie też, aczkolwiek u Krogan to jest jeden wielki chaos, ale tak ma być. To nie jest chaos jak u getów, oni mają chaos, ale to wszystko jest bardzo dobrze uzasadnione i to wszystko jest tak, kontrolowany chaos to jest to. Bo chaos jest naturalnym porządkiem. Tak, dokładnie. No a Asari są takimi... Jak nie lubię DC, to bym powiedziała, że Wonder Woman Drogi Mlecznej w Mass Effect'cie. Z tego, co mi opowiadałaś tam wcześniej trochę o Asari, to mam wrażenie, że Asari są takim fanserwisem Mass Effect'a. Też, ale oni one ogólnie one, są tak, niemalże rasą wybraną. Tak. I nie powiem więcej. Więcej w Mass Effect 3. The Chosen One. The Chosen Ones, no. No to co? Czy tym optymistycznym akcentem... Trzeba zakończyć. Dokładnie. Trzeba zakończyć. Więc jak zwykle na zakończenie dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, to jest Facebook i Instagram. Oraz do pozostałych serii, do Baldura, który się już kończy bardzo powoli. Także będziemy mogli niedługo zacząć tęsknić za Baldurem, ale oprócz Baldura jest oczywiście Mass Effect, który się nie kończy jeszcze, spokojnie, bo jak kończymy jedynkę, to z kopyta będzie dwójka. Nie. Tak. Nie będzie odpoczynku, trzeba kuć żelazo, także zapraszamy na pozostałe serie. No i oczywiście, jak zwykle, do stawienia nam komentarzy, lajków, subskrypcji, jeżeli się podobają content, jaki wrzucamy. Dokładnie. No, a propos Baldura, no to patch 5 wyszedł, tam pozmieniali mechanikę między innymi, a to już Dominice mówiłam w międzyczasie. W tak zwanym międzyczasie rozmawiałam też z misiem gry na ten temat, no, bo pisał do mnie, że sobie ściągnął i już grał na nowym patchu. Ja stwierdziłam, że ja sobie pominę patch 5, poczekam na patch 6, bo tutaj mechanika, ale kurczę, tak mnie korci, żeby to zostawić i na premierę, żeby mieć jak największą niespodziankę. Ale nie daruję sobie, po prostu jak dojdzie któryś kompon, to ja wiem, że I will succumb. Tego co wiem, to w patchu 5 nie ma. Nie ma. Na razie. Więc nie ma. Jest, tak, możesz stać spokojnie. Wiem. No to jeszcze mają czas, skoro do 2022, jeszcze tak z rok. Spokojnie, niech zrobią dobrze. A potem będziemy grać. Nikt się nie spieszą. Nie, niech się nie spieszy. Tym bardziej, że u nich to znowu po wodzie. Bo im zalało? Chyba nie zalało tym razem, aczkolwiek nie wiem, bo patch się opóźnił o 2 dni, więc nie podali powodów. Dobra, kończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku, na jutro zapraszam do Mass Effecta i tak, bo jutro będzie ważny odcinek. Będziemy kończyć Wirmajer. No i w piątek do Baldura. Będziemy się przecierać przez podmrok. Tak. Ej, nie. No. Dobrze. No to pa. Do usłyszenia.